Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o kursach online, a mianowicie będzie o kursie Wydaj Bestseller, który wydałem rok temu i będzie to takie podsumowanie po roku sprzedaży kursu Wydaj Bestseller. Opowiem Ci w tym filmie dokładnie, jak wyglądał proces tworzenia takiego kursu, jak ten kurs dokładnie się sprzedawał, jakie są wyniki sprzedażowe, jakich narzędzi użyłem, jakie koszty poniosłem oraz podpowiem Ci wiele fajnych rzeczy na temat właśnie tworzenia własnego kursu online na przykładzie właśnie konkretnego przypadku, konkretnego kursu online i zdradzę Ci wszystkie szczegóły związane właśnie z publikacją, sprzedażą, promocją takiego kursu online. Także zaczynamy, zapraszam Cię do oglądania do końca i na początku chciałbym bardzo przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które zakupiły kurs Wydaj Bestseller oraz inne moje kursy, ponieważ no bez Was ta moja działalność by nie miała sensu. Dziękuję bardzo za zaufanie. Skorzystało z tego kursu bardzo dużo ludzi i powiem o tym zaraz dokładnie, ile osób, jak ten kurs się sprzedawał i dziękuję wszystkim raz jeszcze. Przechodzimy do konkretów i na początek może trzy zdania o tym kursie, jeżeli ktoś go nie zna. Kurs Wydaj Bestseller jest to kurs, który uczy wydawania e-booków, książek elektronicznych w postaci e-booka oraz książek papierowych na Amazonie przez Kindle Direct Publishing i ten kurs pokazuje właśnie krok po kroku, jak taką książkę opublikować, jak zależniczy, jak zamówić treść, jak wydać i jak promować. I ten kurs wydałem w 2018 roku, w sierpniu i teraz właśnie mija rok czasu od czasu publikacji tego kursu i powiem dokładnie, jak to wszystko wyglądało. Na początek może trochę o kosztach publikacji tego kursu i w ogóle kursu online. Jakie są koszty, jakich trzeba narzędzi użyć i co zrobić, żeby taki kurs wydać. Otóż ja jakieś 2 miesiące temu publikowałem case study, czyli taki studium przypadku odnośnie kursu Produkt 24. Tam przedstawiłem wszystkie narzędzia, które są potrzebne do publikacji kursu online. I w przypadku kursu Wydaj Bestseller te narzędzia są te same. I teraz oczywiście opowiem, jakie są to narzędzia, żeby taki kurs online stworzyć. I koszty stworzenia takiego kursu online to w moim wypadku jednego kursu, podkreślam, kursu, jeżeli zaczynamy od zera, tak, nie posiadamy bloga, nie posiadamy strony internetowej, nie posiadamy wtyczek, narzędzi i tak dalej, to koszt takiego kursu wyniósł mnie w przypadku Produktu 24, to będzie taki sam przykład, 4230 zł. W poście na blogu, który zawsze jest dołączony do filmu, jest to wszystko opisane, są screeny, są tabelki, pokazane są dokładnie, jakich narzędzi użyłem, ile każde narzędzie kosztowało, są linki, także jeżeli chcesz, to możesz sobie po oglądnięciu tego filmu spokojnie do posta na blogu zajrzeć i tam sobie jakby wszystko mieć już wyłożone. Ale tak podsumowując, krótko, jakie narzędzia były potrzebne, płatne szczególnie, żeby taki kurs uruchomić? Otóż przede wszystkim hosting. Tutaj jest hosting Bluehosta. Na 3 lata kupowany taki hosting na przykład kosztował prawie 800 zł. Pakiet Vimeo, czyli hosting dla plików wideo, kosztował mnie 700 zł za rok. Domena to jest 15 zł za pierwszy rok, potem jest troszeczkę drożej, około 60. Wtyczka Optimize Press do WordPressa, czyli tworzenie stron landingowych i temat do WordPressa to jest prawie 900 zł. Program do nagrywania ekranu 266 zł, wtyczka do WordPressa WP Idea do tworzenia obsługi kursów online to jest prawie 1000 zł, Bifunky, czyli obróbka grafiki 140, oświetlenie z mikrofonem 150, statyw 100 i jeszcze fakturownia do obsługi faktur prawie 200 zł. Także koszty przedstawiają się w wysokości troszkę ponad 4000 zł i są to koszty takie naprawdę, ja nie żałowałem, żeby ten kurs wydać, tak, nie oszczędzałem na wtyczkach, na tematach i wciąż te koszty były małe. I to są koszty, to jest ważne, to są koszty dla kursu Produkt 24, czyli pierwszego kursu, który wydałem. I teraz, jeżeli Ty chcesz wydać pierwszy kurs online, tak, tak jak ja Produkt 24, to te koszty będą się kształtować w wysokości powiedzmy tych kilku tysięcy złotych, jeżeli chcesz to zrobić tak profesjonalnie, wszystko dopiąć na ostatni guzik, nie będziesz oszczędzać. I ja na pierwszym kursie zarobiłem, jak mówiłem wcześniej, około 50 tysięcy złotych. I teraz w przypadku drugiego kursu, którym jest Wydaj Bestseller, zaraz powiem, ile on zarobił, to te koszty były zerowe, tak? Do tego właśnie dążę, tak? Taki jest tego morał z tej historii, że wydając już drugi kurs online, moje koszty były całkowicie zerowe, tak? Jedynym kosztem, który poniosłem, była moja praca, mój czas i wiedza, którą posiadałem już, tak? Którą musiałem kiedyś posiąść, ale to nie były koszty pieniężne. I teraz wydanie drugiego kursu online, jeżeli wydajesz te kursy pod jedną marką, pod jednym blogiem, czy dla jednej firmy, tak? To te koszty są już no, zerowe, tak? Ja wydając drugi kurs online, trzeci, czwarty, piąty, bo tych kursów mam chyba 5,
to każdy kolejny kurs nie kosztował mnie nic. Używałem tego samego hostingu dla plików wideo, wtyczki do WordPressa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Robiłem to wszystko pod moim blogiem i to jest bardzo ważne, tak jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy, że właśnie warto publikować więcej niż jeden kurs online w danej niszy dla naszej firmy, dla naszego bloga, gdyż po prostu możemy mieć tych produktów więcej, różne produkty będą trafiać do różnych ludzi, a koszty są tylko jednorazowe i to się tyczy jakby wielu rzeczy w biznesie online, gdzie to po prostu możemy skalować. Także idziemy dalej. Może o procesie tworzenia takiego kursu online. Stworzenie samego kursu online, zakładając, że miałem już bloga, tak, miałem bloga na WordPressie, miałem jakby już cały sklep internetowy i te całe podstawy. Mój pierwszy kurs Produkt24 był, sprzedawał się dobrze, ja już rozumiałem cały schemat. I stworzenie takiego kursu online to było około kilku tygodni, tak? Oczywiście nie pracowałem 8 godzin dziennie nad danym kursem, nad materiałami dla tego kursu i miałem już trochę doświadczenia, ale no wymagało to ode mnie tak powiedzmy 5 dni w tygodniu po kilka godzin pracy wieczorami usiąść, żeby skleić te materiały do kupy, tak? Żeby stworzyć taki kurs online trzeba mieć pomysł, trzeba wiedzieć o czym ten kurs się będzie robić. To często wynika z lat pracy i doświadczenia i następnie trzeba sobie przygotować plan tego kursu, nazwę, wykupić domenę i tak dalej, wymyśleć w ogóle jak to wszystko będzie wyglądać. Następnie zrobiłem spis lekcji, tych lekcji jest chyba około 20 w tym kursie. Każda lekcja musiała być przemyślana, nazwana, rozpisana na poszczególne działy i potem każdą lekcję tworzyłem jako pliki PDF, tak? Czyli pierwsza lekcja miała kilka podpunktów i stworzyłem z tego kilkustronicowy plik PDF i tak do każdej lekcji i po dopracowaniu tych 20 około lekcji każdą lekcję przystąpiłem do nagrywania pliku wideo, takiej głównej, docelowej lekcji wideo na podstawie właśnie tego, co sobie rozpisałem, ponieważ nagrywanie lekcji z głowy nie jest dobrym pomysłem. Trzeba mieć to wszystko przygotowane, gdyż możemy o wielu rzeczach zapomnieć. I po nagrywaniu takiego materiału, co też troszeczkę wymaga jednak wprawy, praktyki, prób i błędów, trzeba było film zrenderować, wrzucić na hosting Vimeo i dopiero potem można było przystąpić do tworzenia właściwego kursu w platformie WP Idea na WordPressie i te lekcje trzeba było stworzyć, trzeba było grafikę dodać, wszystko to z sobą połączyć, zrobić, żeby to fajnie wyglądało i taki kurs wtedy jest praktycznie gotowy. Kolejną sprawą, którą musiałem zrobić było stworzenie strony sprzedażowej i to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ sam kurs musi mieć bardzo wartościowe lekcje, tak? I te lekcje muszą być wartościowe, fajnie pokazywać wiedzę i sam kurs wystarczy, że będzie wyglądał ok, ale strona sprzedażowa jednak musi być bardzo, bardzo dopracowana i tutaj potrzebne są jakby większe umiejętności tworzenia stron, obsługi WordPressa, gdzie w przypadku kursów online jest to wymagana ta umiejętność przyzwoita, ale w przypadku tworzenia strony sprzedażowej naprawdę nasze umiejętności i moje umiejętności były wystawione na próbę i dużo też się nauczyłem. Także taki proces trwa kilka tygodni i jest dość trudny, nie ukrywam, i jest bardzo monotonny. I czasami ciężko się zmotywować, żeby przez kilka tygodni codziennie pracować nad takim projektem, który, gdzie nie mamy płacone za godzinę, tak? W przypadku własnego biznesu, takiego jak blogowanie czy kursy online, nie mamy do końca pewności, jak to się wszystko sprawdzi, ile to będzie zarabiać i to też ciężko czasami o tą motywację, ale kilka tygodni solidnej pracy, bardzo monotonnej pracy i takiej samodyscypliny jest bardzo istotne. Ok, przejdźmy do wyników, do zarobków kursu Wydaj Bestseller. I kurs sprzedał się w ilości, mówię to sierpień 2019, nagrywam ten film, kurs był wydany rok wcześniej, 288 sztuk kursu się sprzedało. I czy to jest dużo? Nie wiem, ja jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że tyle osób zakupiło ten kurs, bo kurs w sumie nie był taki tani, bo kosztuje 297 zł i udało się sprzedać prawie 300 sztuk tego kursu. Wiele osób działa, wiele osób wydaje swoje książki, publikuje e-booki i tak dalej. Jest fajna grupa na Facebooku, także naprawdę bardzo się cieszę, że to się udało zrobić, że ja jestem zadowolony i kursanci są zadowoleni, także jakby wszyscy tutaj otrzymują wartość, jeżeli chodzi o ten produkt, co jest bardzo ważne, tak, na dłuższą metę, ponieważ tworząc produkt po prostu dobry, możemy sobie zapewnić sprzedaż długoterminową i kurs sprzedaje się po prostu regularnie. I teraz co do jeszcze wyników może, ile ten kurs w ogóle zarobił, tak? Bo to jest ważne, nie powiedziałem ile kurs zarobił. Otóż cena kursu wynosi 297, aczkolwiek kurs można kupić na przykład od niedawna, od 2 miesięcy w pakiecie z kursem Produkt 24, gdzie całość kosztuje właśnie 300 zł. Bywały też okazjonalne promocje, rabaty gdzieś po jakichś live'ach czy konkursy, także
Biorąc pod uwagę, że średnia cena wynosiła około 200 zł, gdyż w oprogramowaniu WP IDEA ja nie jestem w stanie sprawdzić, ile dokładnie zarobiłem na danym kursie. Ja widzę, ile sprzedałem na przykład kursu Produkt 24, ile sprzedałem kursu Wydaj Bestseller, ale nie widzę określonych kwot z takiego okresu czasu. Także nie jestem niestety w stanie sprawdzić, ile dokładnie pieniędzy zarobił kurs Wydaj Bestseller, ale oczywiście tak uśredniając przy cenie 200 zł, gdzie były czasem jakieś rabaty, gdzie są pakiety, zarobiłem na tym kursie około 57 tysięcy złotych. Powiedzmy, że było to niecałe 60 tysięcy złotych i no myślę, że jest to dobra kwota, tak? Ktoś może powiedzieć, że przecież kursy online, biznes online, że trzeba być milionerem i nie ukrywam, że na kursach online też dobrze zarabiam, aczkolwiek trzeba traktować kurs online, taki produkt, jako produkt długoterminowy, który zarabia regularnie dla nas i kwota myślę, że całych 60 zł jest bardzo dobrym wynikiem, z którego jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że ten kurs też ma jakby dobry odzew ze strony kursantów, tak? Także tak wyglądają wyniki sprzedażowe tego kursu. Kolejna sprawa. Jak promowałem taki kurs online, zresztą każdy inny? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o promowanie kursów online, ja stosuję content marketing, czyli marketing treści. I co to jest? Może część z Was wie, może część z Was nie wie. Jest to po prostu publikowanie wartościowych treści bardzo regularnie pod moją marką, czyli marką od kelnera do milionera. I content marketing polega na tym, że dajemy dużo, dużo treści wartościowych za darmo. Ja na moim kanale na YouTubie, na blogu, gdzieś tam jeszcze w social mediach, ale te dwa kanały przede wszystkim, publikuję bardzo dużo filmów, artykułów na temat, między innymi, tak, nie tylko oczywiście, publikacji książek na Amazonie, bo też są tematy związane z rozwojem osobistym, z pokonywaniem własnych słabości i nawet jest ich więcej, ale content marketing, czyli dawanie wartości, dawanie wiedzy za darmo i ma to bardzo, bardzo ciekawy efekt, ponieważ z jednej strony daje mi to dobrą reklamę, tak? Ja mam dobrą sprzedaż i ludzie mnie znają, kupują ode mnie, ponieważ mam swoją markę popartą swoją jakby też twarzą, tak? I nie da się mnie podrobić, ale z drugiej strony mnóstwo osób otrzymuje dużo wartościowej wiedzy i wbrew pozorom, że ta wiedza jest za darmo, to jest bardzo fajne, bo osoby, które kupują moje kursy, zazwyczaj obserwują mnie od dawna, tak? Czyli są w temacie Amazona, publikacji książek, zeszytów, czy tam może innych rzeczy, o których też mam kursy, ale te osoby od dłuższego czasu mają czas sobie przemyśleć ten zakup, tak? Czyli jest to bardzo fair w stosunku też do klienta, ponieważ osoba kupująca moje kursy doskonale wie, co w tych kursach będzie, doskonale wie, jaki jest temat, w który się zagłębia i może sama zdecydować wcześniej na podstawie dużej ilości darmowych materiałów, czy to po prostu jest dla niej. Tak? Nie ma tak, że ktoś kupuje kurs w ciemno, nie wie, co tam będzie. Ja w moich artykułach czy filmach mówię wyraźnie, co i jak, jakie są możliwości, jakie są opcje, daję dużo podpowiedzi i jakby wiele osób pewnie działa w ogóle bez tych kursów, tak, w tym aspekcie, gdyż wiedza, którą dostarczam, jest dość wartościowa, uważam. I osoba, która potem jakby chce przejść ten poziom dalej, skupić się na tym biznesie, wie, na czym stoi, wie, w jaki biznes wchodzi i myślę, że jest to bardzo fair dla każdego klienta, gdyż no, umożliwia to jakby świadome podjęcie decyzji zakupowej i świadome działanie w biznesie, a niekoniecznie może takie nagłe podniecenie się tematem i działanie, nie wiedząc do końca, o co chodzi. Także ja też się bardzo cieszę, że to działa w takie dwie strony. Zapewnia mi to dużą sprzedaż i zarazem osoby wiedzą, w co po prostu wchodzą. Także jeszcze może krótko o narzędziach. Jakich narzędzi użyłem? A to przepraszam, to już było wcześniej mówione. Także listę narzędzi znajdziesz w poście na blogu. Link do posta jest pod tym filmem. Tam wszystko jest rozpisane, jest więcej szczegółów. Są jakby przedstawione tabelki z kosztami. Także zachęcam Cię do zajrzenia sobie. I jeszcze podsumowując może, jakie są wnioski z tego roku sprzedawania kursu Wydaj Bestseller i w ogóle sprowadzenia tego bloga. Otóż przede wszystkim sprzedaż kursów online nie da Ci może milionów, może na przestrzeni lat można te miliony zarobić. Oczywiście ja całkiem dobrze zarabiam na kursach online i nie narzekam, aczkolwiek warto sobie zdać sprawę, że jest to biznes bardzo, bardzo długoterminowy. Przede wszystkim warto myśleć w kategoriach tworzenia swojej marki, tworzenia swojego bloga, tworzenia swojego kanału na YouTubie i dzięki temu promować swoje kursy online. I ważne, żeby to wszystko oprzeć na wiedzy, którą posiadasz. Tak jak ja na przykład w wypadku publikacji książek na Amazonie mam w tej kategoriach sukcesy, mam wiedzę, chcę się tym dzielić, mam też swoje plany na przyszłość, żeby książkę wydać, dlatego też bloga prowadzę, co mnie też bardzo cieszy, ale jest to moja pasja, ja przekazuję tę wiedzę z pasją i jakby
Prowadzenie bloga na takiej zasadzie długoterminowej zapewnia mi regularną sprzedaż moich kursów, co jest fajnym i dobrym, zdecydowanie dobrym zarobkiem, który wynika właśnie z pasji, wynika z mojego zaangażowania i nie wynika to z takiej jakby sztuczności, z chęci sprzedania po prostu kursu online, bo jasne, że chodzi o sprzedaż i o zarabianie, ale jest to kurs oparty naprawdę na wartościowej wiedzy, na mojej wiedzy, na moich materiałach, jakby na czymś, co tworzę z pasją i od serca i myślę, że tak do tego typu biznesu trzeba podejść. Nie jest to biznes dla każdego. Trzeba się wiele uczyć, trzeba ciężko pracować, ale jeżeli jest jakaś nisza, jest jakaś tematyka, którą Ty chcesz robić, to warto pomyśleć właśnie o sprzedaży swoich kursów online, ponieważ jest to sposób na zarabianie, który można połączyć właśnie ze swoją pasją, może z jakimś zawodem, może ze swoją firmą, którą prowadzisz, może spokojnie na przykład do niektórych firm stworzyć bloga czy swoje kursy online, wyskalować swój biznes i warto też tych kursów z czasem dokładać więcej, tworzyć fajny content marketing, ponieważ dopiero tak naprawdę z czasem możemy swój biznes tego typu rozwijać. Zresztą to się tyczy nie tylko tego biznesu. Także przede wszystkim systematyczność, ciężka praca, dawanie wartości i w kursach, i zarówno w materiałach darmowych da Ci to w perspektywie czasu. Naprawdę myślę, że niezły sukces finansowy i nie zapomnij o używaniu dobrych narzędzi, ponieważ też często oszczędzanie na jakichś wtyczkach czy na narzędziach, nie wiem, 1000 zł w perspektywie roku może Ci dać mniej przychodu o 50 000 zł. Także ja też się bardzo cieszę, że zrobiłem te swoje kursy na narzędzia, które są jakby profesjonalne i w pełni automatyczne, ponieważ to jest ważne, żeby powiedzieć na koniec, że jest to biznes bardzo automatyczny, żeby kurs online sprzedawał się sam. Ty oczywiście musisz tworzyć treści, odpowiadać na maile i tak dalej, ale Twój kurs powinien być w pełni automatyczny, czyli jeżeli korzystając właśnie z oprogramowania, którego ja używam, ktoś kupuje, dostaje dostęp, od razu może z kursu korzystać. Ja wtedy mogę sobie spać i nie muszę być przy tym. I dzięki temu przy większej sprzedaży mogę jakby nie odczuwam tego, a mogę więcej zarabiać. Także to tak w ramach podsumowania. Ja zachęcam wszystkich do działania, do szukania swojej pasji, do szukania swoich pomysłów, może na swój biznes, na swojego bloga, na swoje kursy online. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, na moim blogu znajdziesz więcej informacji na temat właśnie kursów online, na temat publikacji kursów, jak stworzyć swojego bloga. Też jest dużo o Amazonie. Zapraszam Cię serdecznie. Zachęcam do zapisania się na mój darmowy kurs Amazona i biznesu online. Link jest poniżej pod tym filmem i do odwiedzenia posta na blogu, gdzie przedstawiam więcej informacji. Subskrybuj, daj łapkę w górę i dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!